Bardzo dziękuję organizatorom za możliwość wygłoszenia pani opowieści o argumencie ontologicznym Gerla. To jest temat, który mam do przedstawienia za inspiracją pana profesora Macieszewskiego. Jakiś czas temu zajmowałam się tym ontologicznym dowodem dość długo, a teraz już troszkę zapomniałam, jak to było. Ale myślę, że będę umiała Państwu to wszystko przedstawić. Otóż serwetki Kurta Gerla nie trzeba przedstawiać przez jego dokonania z zakresu logiki i matematyki, ale Gerla interesował się także filozofią. Wiemy o nim, że był bardzo porządnie wykształcony filozoficznie. Wiemy, że interesował go szczególnie dorobek Immanuela Kanta. Wiemy, że szczególnie podobał sobie Gottfrieda Wilhelma Leibnica, a już bardzo szczególnie upodobał sobie kwestię argumentu ontologicznego na istnienie absolutu. Takich argumentów Leibniz podał parę, a Gerlowi szczególnie spodobał się ten, który pochodzi z listu do Spinozy z 1676 roku. Pisał do swojej pary w listach, nie Leibniz, tylko Gerl, że marzy o tym, żeby naprawić dowód Kartezjusza, mianowicie Kartezjusz dał dowód ontologiczny na istnienie absolutu w medytacjach i tam według Leibnica była dziura w tym dowodzie. Otóż zakładał Kartezjusz, że istnienie Boga jest możliwe, a tymczasem trzeba by było tego dowieść. I w ten sposób Gerl miał nadzieję uzupełnić tę lukę. Mocował się z tym dowodem dość długo, wracał do niego, zaczął notować pierwsze swoje szkice w 1940 roku. Aż w końcu te szkice uzyskały taką formę w 1970 roku. Te dwie karteczki zapisał właśnie w lutym 70 roku i zaraz gdy je tylko zapisał, przedstawił te dwie kartki, na których naszkicował dowód ontologiczny na istnienie absolutu. Przedstawił te dwie kartki i chciał je dyskutować z Danem Scottem oraz Oskarem Montecznym. Panowie różnią się co do, że tak powiem, sprawozdania. Otóż Morgenstern twierdził, że Gerl absolutnie nie przywiązywał do tego argumentu żadnej wagi. Uważał, że to bardziej ćwiczenie z zakresu logiki modalnej. Dan Scott był innego zdania i zresztą komentatorzy i ludzie, którzy zajmują się biografią Gerla, podzielają ten pogląd, że on jednak ten argument traktował dość poważnie. Scott dostał te dwie kartki od Gerla i jeszcze w 1970 roku dyskutował nad ich treścią w ramach swojego seminarium i tam Winston uzupełnił ten argument tak, że my dzisiaj możemy powiedzieć, że ta teoria Scotta to jest taka teoria bazowa, prawda, którą uważamy za zgodną z intuicjami, też z intencjami Gerla. Co ciekawe, ta karteczka zaczęła, te dwie karteczki zaczęły krążyć w latach, w końcu lat 70. w towarzystwie logików i filozofów, aż w końcu dotarły do Salzburga, do rąk pana profesora Johannesa Czermaka, który był wtedy sekretarzem matematycznego Towarzystwa Austriackiego. I on sprezentował kopię tych dwóch karteczek panu profesorowi Edwardowi Wizneńskiemu, mojemu mentorowi, szefowi, mistrzowi, który zresztą na temat tych dwóch kartek napisał pierwszą publikację w 1983 roku. On był pierwszy, chociaż to może nie każdy wie, bo ci, którzy się interesują tym dowodem, to pamiętają bardziej pierwszą publikację Howarda Sobera. No, co ciekawe, dwie kartki i od 1983 do 2018 roku powstało tyle publikacji.
emocji. Wymieniam tutaj tylko te ważniejsze. Jest ich około setka, to znaczy wymieniam nazwiska i daty, prawda, tych publikacji, które się ukazały. No, jest ich blisko setka, ja tutaj zmieściłam 70. I teraz jest pytanie właściwie, dlaczego ci ludzie tak bardzo się interesują tym argumentem? No, z pewnością pierwsza oczywista odpowiedź to jest uwagi na nazwisko autora. Ale te treści filozoficzne, które tam są zaanonsowane przez Goethe i potem można je rozwijać, one są obiecujące dla filozofów i stąd też to zainteresowanie. Popatrzmy najpierw, jak można przedstawić naszą teorię, w ramach której się daje zrekonstruować ten argument. Właśnie teorię, ja będę ją nazywała tak GO, którą odtworzył Dana Scott. My ją zapisujemy w tej chwili już we współczesnej notacji. Ja ją znam z notatek z Princeton, ale no to one były troszkę inne w każdym razie. Język jest taki, otóż no, to jest język rachunków kwantyfikatorów drugiego rzędu. Są predykaty, czy też termy negatywne. Jest predykat identyczności, jest stała drugiego rzędu, P czytana własność fi, czy tam własność tau, jest pozytywna. No, do tego są wszystkie znaki klasyczne, logiczne, negacja, implikacja i wszystkie kwantyfikatory. I jest box, który jest spójnikiem modalnym. Aksjomatami jest, my bierzemy po prostu logikę klasyczną, zdaniową, dodajemy do niej no, tylko tyle, to znaczy no, jak najmniej jest potrzeba, żeby dodać. Otóż tylko taki kawałek, czy też przypadek, jeden z przypadków aksjomatu definicyjnego dla własności negatywnych, dodajemy aksjomaty opowiadające o opuszczaniu kwantyfikatora i o definiowaniu kwantyfikatora szczegółowego za pomocą kwantyfikatora ogólnego. Mamy identyczność tylko pierwszego rzędu, jest nam potrzebna. Mamy aksjomat ekstensjonalności i definicję przedmiotu albo też indywiduum. No jakoś tak to można sobie czytać. Co to cel jest nasz? Zastępna logika zdaniowa. No i do tego dorzucamy aksjomaty, które charakterystyczne są najpierw dla systemu modalnego K, potem dla systemu P. Mamy aksjomat charakterystyczny systemu S5 i w ten sposób standardowy rozumiemy pojęcie możliwości. Możliwe, że A to tyle samo, co nieprawda, że konieczne, że nie A. No i przyjmujemy trzy reguły, modus ponens, reguły dołączania kwantyfikatora ogólnego w następniku, czyjego alfa to może reprezentować albo zmienną indywidualną, albo zmienną kwantyfikatową i regułę dołączania konieczności, jeśli A jest tezą, to możemy napisać konieczność A. I to jest właściwie wszystko, gdy chodzi o logikę, którą zakładał Scott. I być może zakładał ją Goethe, chociaż to nie jest pewne, bo jak Państwo się przyjrzeli tym notatkom, to wcale to tam nie jest napisane, że on ma taką logikę. W każdym razie tyle wystarczy, żeby dalej dołączyć następujące aksjomaty i definicje specyficzne tej teorii. Przypominam, że P od fi czytamy, własność fi jest pozytywna, albo niektórzy będą czytali, jest perfekcją i patrzymy na pierwsze dwa aksjomaty. W pierwszym mówi się tyle, że tylko albo jakaś własność, albo jej dopełnienie są pozytywne, obie nas nie. Jeśli jakaś własność jest pozytywna i ona implikuje koniecznie, prawda, jakąś drugą własność, to ta własność druga jest także pozytywna. Definicję Boga mamy taką, otóż X jest Bogiem, wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej własności fi. Jeśli fi jest pozytywne, to, no to ten x ją posiada, bo własność. Własność bycia bowiem jest pozytywna. Jeśli jakaś własność jest pozytywna, to ona jest z konieczności pozytywna. No i tutaj mamy definicję, którą czytamy, x jest koniecznie istniejący. To kiedy tak jest? Wtedy, kiedy każda jego istota, es, zaraz tutaj
jest wytłumaczona, jest taka, że ona jest z konieczności egzemplifikowana, czy też egzemplifikowana w każdym świecie. Tutaj mamy te skróty. Phi koniecznie implikuje Xi oraz Phi jest istotą Xa. Tutaj oryginalnie Gödel tak podał, ale tu powinno być jeszcze Phi od X. Jeśli to się powie, to wtedy też własność pusta jest istotą każdego Xa. No dobrze, to mamy taką teorię. No i po kolei, jak Gödel się zabiera do tego, żeby wynieść kluczowej tezy, w której będzie twierdził, że konieczne jest, że istnieje takie X, że G od X. Postępuje w ten sposób, żeby zachować jednak intencję argumentu Leibnica. Po pierwsze, dowodzi tego, że jeśli jakaś własność jest pozytywna, to możliwe, że istnieje jakiś X, który tę własność posiada. Tutaj cały ten, właśnie nawet mam taką chęć, żeby ten dowód tutaj przeprowadzić Państwu na tablicy, bo jak się go robi, to wtedy pytać, co od czego zależy. No ale ponieważ to jest mało czasu, to też tylko takie drzewko zrobiłam, żeby było Państwo strzeg. Ale no, w każdym razie to jak się cofnę. O, tutaj jesteśmy. No i ponieważ udaje mu się tutaj dowieść to twierdzenie pierwsze, to od razu lemat Kartezjusza, ten, który był tą dziurą, prawda, w medytacjach kartezjańskich, zyskuje swój, ponieważ aksjomatycznie mamy założone, że własność bycia Bogiem jest pozytywna, no to możliwe, że istnienie takiej X, że X jest Bogiem. No to już ma połowę. Druga sprawa to dowód tego lematu, popatrzmy, to jest lemat, który my nazywamy lematem Leibnica i to jest to, czego Leibniz u siebie dowodził. No otóż, jeśli istnienie Boga jest możliwe, to z konieczności jest tak, że istnieje taki obiekt, który jest Bogiem. I teraz, żeby dowieść tego lematu, potrzebna mu jest teza o tym, że własność bycia Bogiem jest dla Boga istotna. Tutaj, no, po prostu tutaj tak troszkę trzeba zrobić czarny mały i wychodzić to właśnie. Jeśli tak, to wtedy bez czarów marów. A bez czarów marów wychodzi. Bez czarów marów też wychodzi. W każdym razie, jak skorzystamy z tej poprzedniej tezy, to możemy z łatwością udowodnić lemat Leibnica i oczywiście przez odrywanie dostaniemy to, cośmy sobie zamierzyli, a właściwie co zamierzą sobie wiedzieć. I teraz, jeśli przyjrzymy się tym krokom dowodowym, które są w tym argumencie całym, to od razu widać, co można zmieniać, co można kwestionować, co można ulepszać, osłabiać lub też usilniać. Otóż po pierwsze, można się zastanawiać nad samą logiką. Czy rzeczywiście potrzebna jest aż logika S5, która ma w sumie bardzo mocne własności, ma punktor konieczności w tej logice, czy da się tę logikę osłabiać? Otóż są wersje rozmaite tego argumentu, łącznie z wersją klasyczną. Otóż w wersji klasycznej należy tylko aksjomat drugi zastąpić takim aksjomatem i wtedy w ogóle jest niepotrzebne pojęcie koniecznego istnienia, pojęcie istoty, a cała historia z punktu widzenia teorii nowościowego to jest historia po prostu o tym, że jest generator pewnego ultrafiltra. Także to tak to wychodzi. Można próbować wpleść modalności w ten dowód, co na pewno było inwencją Gödla, i można to robić bardzo delikatnie, poczynając od tego, że do logiki klasycznej dodajmy tylko regułę wyłączania konieczności, właściwie wszystko zostaje to samo, dostajemy dowód nie o istnieniu Boga, ale o koniecznym istnieniu. Dalej możemy dorzucać kolejne aksjomaty i poruszać się do systemu K, wtedy inaczej musi aksjomat drugi wyglądać, z dwiema gwiazdkami, to ustalił Peter Hayek i Magali. Potem można brać system KB, wreszcie K5, a nawet KB4-5 i na przykład w takim systemie i w jego modelu falsyfikować tezę, że, znaczy falsyfikować,
formułę, że istnieje takie y, g od x, mając jednocześnie to, że konieczne jest, że istnieje takie x, że g od x. Innym wyjściem, które bardzo akurat mi się spodobało, bo tu są moje inicjały, można na przykład wziąć też system S4. To jest akurat dosyć ciekawe rozwiązanie, dlatego że Leibniz prawdopodobnie miał w swoim dowodzie właśnie z 1676 roku właśnie S4. Można wreszcie spróbować ten dowód zrobić bez termów negatywnych, co akurat byłoby również w stronę Leibnica, ponieważ u niego jego perfekcje, jego doskonałości były jakościami prostymi, a w każdym razie opisywalnymi z pewnością bez negacji. Te perfekcje genowskie, no one nie są takie jak perfekcje Leibnica, no i można by było też tutaj próbować zbliżać się do koncepcji, oryginalnej koncepcji Leibnica. Wreszcie drugą sprawą, którą można by było poruszyć, gdy chodzi o sprawy logiki, no to też są takie wersje, w których no te wszystkie, które żeśmy wcześniej pokazywali, to były wersje drugiego rzędu, ale można ten sam dowód właściwie formalizować w pierwszym rzędzie, po prostu używając dwóch rodzajów zmiennych. Tam wcale nie jest ani potrzebny aksjomat ekstensjonalności, ani nie jest potrzebny aksjomat definicyjny, więc ta logika tam wychodzi o te sprawy kwantyfikatorowe, ona nie jest jakaś skomplikowana czy trudna i z tego powodu można próbować robić ten dowód po prostu w logice dwusortowej i tak postępuje w szczególności w jednej ze swoich publikacji Wreszcie można także próbować robić ten dowód w ramach rachunków, które my nazywamy logikami wolnymi, w których to rachunkach odróżnia się dwa rodzaje kwantyfikacji, kwantyfikację posymilistyczną i kwantyfikację aktualistyczną. Są przynajmniej dwa style uprawiania logiki wolnej, tak jak proponuje się Pitka, wtedy te kwantyfikatory aktualistyczne są definiowane za pomocą predykatu pierwotnego aktualnie istnieje, to E odpowiednio w ten sposób. Ten aparat formalny, właśnie wolny, brał Anderson i potem uogólniał jego analizy Fick. Wreszcie można także preferować styl logiki wolnej Lamberta. No i tutaj tych dwóch autorów szczególnie dużo rzeczy zrobiło w tej sprawie, mianowicie Szatkowski i Kopcz. Między logiką a nielogiką są dwa, czyli powiem, takie zakręty. Jeden zakręt to aksjomat definicyjny. Ten zakręt powoduje, że to znaczy przyjęcie tego aksjomatu bez żadnego ograniczenia. Czyli aksjomat komprehencji powoduje to, że w teorii Debla następuje krach modalny. To zauważył jako pierwszy w 1987 roku Howard Sobel. To jest znana publikacja jego i on odtwarza ten krach modalności w ten oto sposób. Otóż mówi tak, weźmy aksjomat konwergencji, będą nam potrzebne te dwie tezy, one są wcześniej udowodnione i robimy tak. Bierzemy następujący przypadek aksjomatu konwergencji, a jest dowolną formułą, która nie zawiera żadnej zmiennej wolnej, z wcześniejszej tezy drugiej, oto tej tezy. Jak wstawimy tutaj za to fi, no właśnie tą naszą własność tu zdefiniowaną, to otrzymamy coś takiego. Potem bierzemy domknięcie tego aksjomatu, aksjomat K oraz dwójkę i działamy po kolei i mamy A równoważne konieczne, że A na dowolne formuły domknięte. No pytanie, czy to dobrze, czy to źle. To bardzo duża dyskusja na ten temat, no bo w końcu przecież tam są zaangażowane istotnie modalności.
żeby sytuację, że tak powiem, zablokować, można po prostu tego aksjomatu nie brać we wszystkich jego podstawieniach, a tylko przyjąć te podstawienia, które przyjął sam Geber. Takie rozwiązanie proponuje pan profesor Czerny. Można także powiedzieć, no wszystko dobrze, ale nie możemy robić tak zwanej pustej kwantyfikacji. W związku z tym no, nie moglibyśmy czegoś takiego, takiej własności tutaj wstawić. I to jest propozycja pana Kowalczyk. Wreszcie można ograniczać w rozmaity sposób do tak zwanych własności teologicznych aksjomat kontrahencji. I wreszcie można także ograniczać jeden z aksjomatów specyficznych, i to robił Anderson, no i rzeczywiście wtedy tego aksjomatu, wtedy tego grafu modalności. Druga sprawa, która leży między teorią a logiką, czy ją mam jeszcze? 20 sekund, tak? Nie. To w każdym razie druga sprawa taka problematyczna między, prawda, logiką a teorią, między, prawda, było tam między, tak? Meat and fish. To jest sprawa stosowalności reguły dopisywania konieczności. No my wiemy, że ona jest co prawda dopuszczona, ale nie jest regułą waczną. Więc gdyby się okazało, że na, no i teraz gdyby się okazało, że my możemy coś takiego udowodnić dla każdego aksjomatu teorii GO bez użycia tej reguły, no to wtedy my jesteśmy bezpieczni, wiemy, że wtedy ona jest transparentna pod względem konieczności. I to można rzeczywiście dowieść dla naszej teorii GO. W ogóle wszystkie teorie, oczywiście, które mają krach modalny, no to one są box transparentne, przepraszam za takie użycie, prawda? Nasza teoria GO także jest właśnie ta box transparentna. Natomiast co jest ciekawe, wszystkie te teorie, które ja wyczarowałam z systemu S4, to one, żeby były box transparentne, to trzeba w nich istotnie skorzystać z aksjomatu S4. I więc tam rzeczywiście ta czwórka jest po prostu potrzebna. No i wreszcie można budować teorie lokalne, jak się ktoś boi reguły Degla, to po prostu bierze wszystkie koniecznościowe zamknięcia, taki ekwiwalent Kłajnowskiego, prawda, tych generalnych domknięć kwantyfikatorowych, eliminuje wtedy reguły dołączania konieczności, ma tylko reguły ważne i dorzuca aksjomaty specyficzne i wtedy już się nie trzeba bać, ale to są tak zwane, powiedzmy, teorie lokalne, takie nazywane. Wreszcie można się zastanawiać nad kwestią specyfiki perfekcji. I tutaj mamy dwie gałęzie, że tak powiem, dalszych analiz. Otóż jedna rzecz to są te tak zwane teorie Scotta, a druga sprawa to są teorie Andersona. One się różnią po prostu tym, że w pierwszych przyjmuje się ten mocny aksjomat o tym, że każda własność albo jej dopełnienie są pozytywne i dokładnie tylko jedno z dwóch. Natomiast u Andersona nie bierze się pod uwagę implikacji takiej, że jeżeli coś nie jest pozytywne, to jego dopełnienie jest pozytywne. Do tego to się wyrzuca. No i rzeczywiście tutaj można bronić tej teorii Andersona. Tam są koszty, bo trzeba wzmocnić wtedy definicję absolutu. Też trzeba wzmocnić trochę logikę. Natomiast druga sprawa, to można właśnie się zbliżać do oryginalnego pojęcia perfekcji u Leibnica. I tutaj właśnie to jest to ja, a tu jest mój doktorant, żeśmy to przykręcali i nawet nam coś ładnego wyszło. No to właśnie tak jak powiedziałam, te perfekcje leibnicjańskie i doskonałości leibnicjańskie i wendlowskie perfekcje jednak są inne. Popatrzmy na te główne własności, tamte doskonałości mają być proste, pozytywne i absolutne. Natomiast wendlowskie perfekcje mają być takie, że jak mam dwie, co są pozytywne, to ich koniunkcja jest pozytywna. I właśnie ten aksjomatyczny A1, a zrobione predykacja nie jest modalizowana, to znaczy no nie można jakiejś perfekcji mieć bardziej lub mniej, tylko po prostu ją można mieć albo jej nie mieć. Żeby się, no myśmy się przygotowali, ja rozumiem, że już mam w ogóle, nie wiem już,
No powiedzmy tutaj prawda coś takiego, tutaj mamy i popatrzmy, może tylko o to popatrzeć. O tak, można, po prostu, nie, nie. O tak można zrobić ten powrót. Otóż, co jest ciekawe, można wyrzucić ten problematyczny aksjomat Hajezel, w którym mówi się, że każda własność jest tylko pozytywna, albo i pewnie jest pozytywna. Można zastąpić aksjomatem takim, że istnieje przynajmniej jedna własność, która nie jest pozytywna. To jest ciekawe. Wyrzucić wszystkie negacje przy temach i tylko wzmocnić pojęcie Boga do równoważności. Tam jest tak, że X jest nie wtedy, tylko wtedy, gdy dla każdej własności, jeśli ona jest pozytywna, to ten X ją posiada, ale jeszcze jak ją posiada, to jest pozytywna. Co jest ciekawe? Otóż można pokazać, że przy naszej formalizacji i przy oczywiście odpowiednio skonstruowanej semantyce światów możliwych, te dwie formuły, które są tezami w teorii Gödla, u nas nie ma ich. Otóż, co prawda jest tak, że jeżeli jakaś własność jest pozytywna, to musi być pozytywna. Natomiast jeśli może być pozytywna, to wcale nie jest jeszcze tak, że ona pozytywna jest. No to jest atrakcyjne, wydawałoby się. I druga sprawa to jest taka, że no, jeśli Bóg, znaczy jeśli jakiś obiekt jest Bogiem, to jeśli może mieć jakąś własność, no to on ją ma. No to pewnie też tego nie mamy. Co prawda mamy, że jeżeli on ją ma, to musi ją mieć. Ale nie mamy tego, że jeżeli może ją mieć, to znaczy, że ją ma. Także wydaje się, że te zarzuty materialne względem tego argumentu, tutaj to one w dużej części zostały przez nas jakoś uchylone. I mamy tutaj właśnie dowód na to wszystko. Takie mamy definicje, mamy to, że to jest adekwatne. O właśnie, i tutaj mamy, dziękuję bardzo.